Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam się witam się z wami. No, kawałek niestety, ale to dosłownie, no tam wyszedłem przez okienko, w 13 już odcinku, warto zaznaczyć, Sekiro Shadows Die Twice. Tam wyszłem, czy wyszedłem, tutaj i tutaj jest. To jest chyba jedna ta pusta wieża, którą odwiedziłem i proszę, kto tu się kryje. Pewnie Ishin, ale to się zaraz przekonam. Tylko najpierw chcę zobaczyć, co tutaj jest w tym gnieździe. Cukierek Gacina. Okej. Troszeczkę sobie chodziłem po sępu i dobiłem sobie drugi punkt umiejętności. Dodatkowo ulepszyłem sobie topór do sprężynowego topora. Co pozwala mi, już wam pokażę, wykonać taki oto atak. Oj, nie to. To. O, co jest? O Jezus, nie wybrałem tego. A? Fajne, nie? Niestety minusem tego jest to, że dość mocno zużywa mi symbole ducha. Czytaj 2 na 1 obrót. Ale cóż. O, dobra, miecz schowany. Tu. Granulka. Nie skrzyp w fotelu. Dobra. Mogę jednego shurikena użyć. Panu dziękujemy. Są jeszcze 2. Nie mają młynki w tych rękach, czy co? No, jest trafiony. No typ ewidentnie ma mikser zamiast nadgarstka. Dobra, ale nawet to go nie uratowało. 84 za jednego. O 3 mniej niż za jednego ziomeczka wstępu. I kolejna wątroba węgorza. No widzę, że naprawdę mocne przygotowanie na Genichiro tutaj było chyba uskuteczniane. Tutaj. Pusto. Otworzę? To jest tutaj! Chyba se żarty stroisz teraz, gro, kochana, droga. Kurde! Świetnie. Zachciało mi się rozwalać ścianę. Jezus, nie, dobra, nie, wiecie co? Chędosz się, jeden z drugim. Wypiję za to z chęcią. Żegnam się z państwem. Mr. Ishin, let's talk. Grandson Genichiro was bewitched by the rejuvenating waters. You did well to put a stop to that for me. You have my thanks. I merely followed the code my father taught me. Ah, the iron code of the shinobi. I see. So you're the son of Owl. That boy he found during the rebellion. Yes. And your travels brought you here. The bonds that tie us are so deep. Don't you think, Sekiro? Or... So what o kurde, on jest ten Guzashiny. Ej, a chciałbyś sake? What do you mean? You two crossed blades, did you not? To put it simply, he was strong, and he had unusual techniques. I see.
What exactly is the lightning of Tomoe? That is a technique belonging to Genichiro's mentor. I'll wager it was quite the sight. His mentor? Tomoe. There aren't many masters of the sword like her. To see her fight, it's like she's dancing. When you look into her eyes, you feel as if you're being drawn into the depths of the ocean. I was completely taken by her, and it almost killed me. I've lived a long life, but that was the closest I've come to death. The divine heir's desire is to sever the ties of immortality. I want to know how it can be done. The mortal blade. If you had such a weapon, it may be the key to what you are after. The mortal blade? With it, you could kill one who cannot die through normal means. One who cannot die? The infested, I believe they are called. I have not seen one before, but it's said you could stab them through the heart. Or remove their head, and they wouldn't die. If the stories are true, they'd surely be quite fearsome. To kill a monster such as that, you'd need the mortal blade. No, jeśli o ucięć myślimy o bezgłowych, to w sumie nie wiem, czy oni są zarobaczeni. Wyglądają bardziej na widma. Gates to that temple are closed now. Who knows what those degenerates are doing shut away up there in the mountains. There aren't any decent roads leading there. You're leaving, Sekiro, severing immortality. That will be quite the battle. And in battle, the plans and desires of those involved churn endlessly. If you hesitate, you'll be swept away. And lose the battle. That's right. Best you keep it in mind. Sekiro, hesitate, and you lose. Okej. Okay. To czas wrócić. I obgadać z Kuro to, co nam powiedział. Kto kichał? List. Wilku, znalazłem coś. Otworzyłem bibliotekę. Spotkajmy się tam, Kuro. So you've met with Lord Ishin? Yes. He thanked me for defeating Genichiro. I see. To think that Lord Genichiro would go as far as to drink the rejuvenating sediment. Rejuvenating sediment? That's what we call a particularly concentrated part of the rejuvenating waters. I'm sure you saw it for yourself. The rejuvenating sediment grants great resilience in one's flesh. One becomes able to withstand blows that would be fatal to anyone else. My mentor, Dogen, devoted much research to its uses, but all of his works, documents, medicines, everything, were burned and destroyed. I'm not sure who, but I heard one of the senior apprentices was able to salvage some of it. Probably Dojun. Did you ask Lord Kuro's thoughts on the matter? I did. And? We've decided to sever the ties of immortality. I see. I thank you for all of the help you've given me. Almost sounds like you're bidding me farewell for good. I've carried out my lord's orders, so I will stay here in the castle. Come and speak to me whenever you please. I will provide my assistance to you as a doctor. Okay. Pogadamy? Master Wolf, it looks as if your brow is less furrowed than before. If only a little. Please, see that Lord Kuro's wish to sever immortality is met.
Master, it looks your... Okay. Goodbye. Tutaj coś. Delikatnymi kwiatami soku. Ej, chłopie, poważnie? Jesteś jakieś 6 metrów obok i zostajesz specjalnie list? Klucz do kapliczki w twierdzy. Klucz do kapliczki położonej głęboko w twierdzy. Bramę za posążkiem kapliczki można otworzyć. Klan zatopionej doliny strzela do każdego obcego, który się zbliży, a największy postrach wzbudza broń palna wężookich. Członkinie tego elitarnego oddziału to potomkinie dawnego klanu Okami. Doskonały wzrok pomaga im razić ofiary z dużej odległości. Czyli co, muszę się przygotować na snajperów. Tylko na szczęście, mam nadzieję, nie z moździerzami. Document written by one who thought the fountainhead aroma. I see. It says there's a fragrant stone in some sacred village, but I've never heard of such a village. It is beneath Oshina. Now that you mention it, about the well near the Moonview Tower, I've read it may have some connection with the bottomless hole. This may be worth investigating. I will take a look. Good. The text did say to throw oneself. I wonder what that mean. I do not know. I don't know either. See if you can think of a place. My lord. No wiesz, jak mi powiesz, gdzie jest ta wieża, to obczaję te studnie. A właśnie, muszę też wysłać tego ziomka do Juna, żeby popchnąć questa. Tego, co jest obok tego fechmistrza. Notatka o pachnącym kwiacie. Notatka od Kuro, spisana ręką Takeru, dawnego potomka smoczego dziedzictwa. Ponoć krewni Tomoe zebrali niegdyś źródlany zapach i zjawili się w pałacu. Tam, gdzie wody odnowienia tworzą głębokie zlewisko, można znaleźć klucz. Biały kwiat o intensywnym zapachu. Where the water pools deeply, it appears to be one component of the fountainhead aroma. A place where the fountainhead waters pool deeply, perhaps in a deep valley? Yes, indeed. The sunken valley may be the place. The fountainhead waters should flow into there. Where is this sunken valley? It's beyond the woods to the rear of the castle. There's a shrine dedicated to the white serpent deep in the woods. As the name implies, the sunken valley is just below that place. There's no proper path down there. But a man of your talent could navigate. No już mam już tam odkryty posążek, także dość szybko się tam dostanę. Ale jeszcze ta kropla sakury. My lord, this is for you. Could this be? It's a sakura droplet. That's... When the undying pledge of the dragon's heritage is broken, it's said that this remains in place of the oath. Do you think this one was left behind by Lord Takeru? That seems likely, Wolf. If you so desire, I can use this sakura droplet to assist you. If you should be so kind. Of course. Close your eyes. My lord. Lord Takeru's dragon blood lives on with you. I humbly accept.
Yes. You may open your eyes now. My lord. Ooh. Dodatkowy splocik? That was a boon granted by Lord Takeru. Use it well. Yes. Skoro to jest od tamtego dawnego boskiego potomka, to co on robił u pani Motyl? Ah, I meant to ask. Did you notice the lingering scent in the incense burner? I did. The smell was reminiscent of sawdust, but also it smelled faintly of sakura. Oh, so you smelled it too. I felt the scent was much like sakura flowers, but slightly different. What is it, Wolf? That scent. It reminds me of something. You've smelled it before. I believe so. But I can't remember where. Now that you mention it, Lady Emma said that once long ago, there was a sakura tree to the rear of the castle. Perhaps that is relevant to our search. Trzeba by je zbadać, nie? I poza tym chyba nic. O, chyba że... O, jeszcze to sobie mogę otworzyć. Okienko, fajnie. 16 minut, a spędzone tylko na gadaniu z ludźmi. Ciekawie, nie? A, w ogóle to prowadzi do zaniedbanej świątyni, także nie powiem. Ciekawie. No i super, mam teraz 3 możliwości wskrzeszenia się, tylko tę trzecią muszę sobie jeszcze napełnić. Wow. Ale powiem wam też, że jestem debilem. Wiecie co? Wydaje mi się, że skoro świątynia Sempo jest tutaj, to chyba najpierw ją będę dalej eksplorował, a potem ją pójdę do doliny. Ale powiem, jestem debilem, ponieważ okazało się, że na to miejsce, zanim, gdzie jest ten przeskok, tam nad tym konarem, tam się da wejść, tylko muszę się odbić od ściany i złapać występu. Popisałem się, nie ma co. Dobra, ale na razie z demonem się pożegnamy. I jakby się dało, to bym z wielką chęcią wszystkich ominął, bo nie mam ochoty na walkę. Dobra. Tu i patrzcie. I tu muszę się po prostu odbić i złapać, a jak debil poszłem tam i pomyślałem, że już nie ma tu nigdzie więcej przejścia. A normalnie da się tu iść. No, i dociągnąć do góry. No, i to jest ten most, na którym byłem. Znaczy byłem, który widziałem właśnie tam. Od z tego dzwonu. Co, dał się to wejść jakoś inaczej? Ej, dobra, to jest trochę creepy, jeśli mam być szczery. Ej, co jest? O co chodzi z tymi lalkami? Czerwono-biały wiatraczek. Miały wiatraczek z czerwonego i białego papieru. Znaleziony mniej więcej w połowie drogi na górę Kongo. Czerwono-białe wiatraczki po prostu kręcą się w kółko. Wszyscy są tutaj. Ha. Pewnie mogę mu to... Też mogę dać to do Kotaro i pewnie powiedział mi, że nie, to nie to, ale nakierowałby na to, nie na to, że chodzi o biały wiatraczek. Ej, tam jest przejście? Skąd? Dobra, YOLO. O. Uff, dobra, żyję. Gdzie ja jestem? Jakieś przejście i prze... Nie gadaj.
No, to tym bardziej dałem się zrobić. Dobra. Błąd naprawiony. Lecimy dalej. O, się. No nie. Typie, daj se spokój, co? Ła! No, ej! Idź won. Dobra, no to nie wyszło. To już tym bardziej. Dobra, już prawie postura padła. I... O! Sayonara? Jak zatrzęsło! I cyk, rali modlitewny. Tchnienie natury cień. Umiejętność bierna, która przywraca posturę po zadaniu śmiertelnego ciosu. Shinobi musi być przygotowany do walk ze znacznie liczebniejszym przeciwnikiem. Po zabiciu wroga trzeba odetchnąć, pozbywając się w ten sposób żalu i wzmacniając rdzeń. Odzyskanie postury, toczenie walk z silnymi wrogami dodatkowo pogłębia tę chwilę wytchnienia. Dobra, to lecimy dalej. Z której strony ja przyszedłem? Stamtąd. Oto idę tu i jest posążek. I jakiś przedmiot. Złom magnetytowy. Będzie do upgrade'ów. Ciekawe, czy mogę jego ciało gdzieś tam znaleźć, jakby tam zszedł. Tu mnie nie było, ale to jest chyba za tym mostem. Dobra, najpierw posążek. Sobie odkryć, odpocząć też mogę. Dobra, tu jest coś na dachu. Tam jest trzech mnichów. Łamek naczynia. Mógłby to sprzedawać sobie, bo już mam tego tyle, że mi to jest zbędne powoli. Tu, co jest? A dobra, to było do tego. No, jest pies, dobrze widzę. Tu kolejne. Dobra, szybkie zdjęcie. Ale to są więcej warte w ekspie. I to mi się podoba. Tu się wracam, dobra. Kolejny wilczur. Sporo ich. Dobra, cztery zdjęte. Ej, mówiłem coś, jak byłem w tym tunelu o dwóch karpiach skarbów. No i proszę bardzo, mam dwa karpie. No i drugi mi oczywiście uciekł. Dobra, to zaraz się powinien tu pojawić. A propos. No i cyk. Dwie łuski dla mnie. Dobra, na szczęście to są zwykli. O nie, jeden jest normalny, drugi rzuca jakieś bombki. Zapalające. Do czasówki. Dużo ich tu. O, dawaj plecy. Bardzo ładnie. Kurde, prawie. Daj mi shurikenów na ciebie. Dobra, odkurzacz. Ej, o co chodzi z tymi lalkami? To się robi powoli creepy. A, mogę go od pleców zrobić, ale dobra. Nie, nie,
Kubo leczenia. A, trudno się mówi. Garść popiołu. Kolejna. Nawet trzy. Dobra. Tutaj nic. Tu mogę iść do góry. Tu mogę zejść na dół. Małpy. Balon mienia Mibu. I tyle? Czy? Nie, jeszcze niżej mogę zejść. Wrócę się tu potem? Chyba tak. Dobra. YOLO. Więcej małp? Nie. O, gorzej. Ty tu jesteś. No. Pięknie. No, brawo, to mi się udało. Zabić małpę, po czym bić się gościej pod młotek. Siema, jestem gwoździem, przybij mnie. I w lewo, nie w prawo. No. I dziękuję. Balon ducha. Dwa. Kolejne jakieś spalone trupy. No co jest? Persymona. Symbole ducha. Balon ducha. Kolejny balon ducha. I ciężka sakiewka. I tam już byłem. Dobra, co jest w drugą stronę? Ile będzie cokolwiek? No, jest małpa kolejna. Granulka. Ej, no i czemu to jest tyle małp? No, jeszcze okazałem, że jakiś wilk się trafi. Albo dwa. Cukierek Gokana. No i jestem w punkcie wyjścia. Dobra. Zaraz w tą stronę. Zamknięte? Zamknięte. Ale jak się ma linkę z hakiem, to nie problem. Dachem się pójdzie. No pięknie. Więcej was matka nie miała? No nie. Zatruj jeszcze może pół tego dachu, żeby nie dało się potem łazić. Dobra, przypadkowe Ichimonji, ale nie będę narzekał. Kurde, mogę mu na... plecy wskoczyć, czy na plecy, na łeb skoczyć. Że przepraszam bardzo? Czemu goś mi tak momentalnie nabił truciznę? Już dwa, już cztery symbole ducha zmarnowałem. Bo ten się musi kręcić, bo ten se musi robić obroty. Strutka, lekkontaktowy. Dobra, niech będzie to utrutka. Trochę jej mam, to wykorzystam. Kurde, kolejny, który mogłem na łeb zaskoczyć. Tłum żelazny. Tu mogę iść górą. Ale dole są fanty. O Boże, nie wyleczyłem się. Pij tego Estusa. Oni są o tyle dobrzy, że zdychają dość szybko. Bo mają słabe kapelusze. Ci z mocniejszymi są troszkę bardziej irytujący. Dalsza droga i coś się tam pali. Ciekawe, czy nie ciała.
Kolejny ten mistrz, żygający robalami. Ichimonji. Mordy. Ej! O, ten nie żyga robalami, ten ma robala w dupie! Chyba jeszcze gorzej. No. Wybij. Muszę się z nim rozprawić. Chociażby na chwilę. Dobra, nie. Na bok. Nie mam ochoty teraz zginąć. Co jest tu? Jeszcze więcej mnichów. I już pół godziny. Kurde, prawie. Coś dużym naciskiem na to prawie. No. A, weź mi jeszcze na plecy, co? Nie! To był chwyt. A schwyta mi się nie lubi. Dobra, zaraz trzeci punkt umiejętności. Co to jest za miejscówka w ogóle? Nie kojarzę tej części świątyni. Jezu, ile tu jest psów! Nie, odejść. Zostawcie mnie w spokoju. Balon ducha? Taka wataha, tylko balon ducha jeden tu jest? No kurde! Świetnie. Dobra. Odtrutkę proszę. I nie tykwę, tylko granulkę. No nie, więcej? Wyżej. O, fajnie, jeszcze jest. O, jeszcze nie to, że to jest mini boss, to jeszcze to jest ta wersja, tylko że na sterydach. Spójrz, że te małe dupielce są. Nie są zbytnio wytrzymałe. A ten to się chyba trochę zgliczował, mam wrażenie. Ej, nie, no ja się palę. Nie, zdejmij tego loka i właśnie na górę z powrotem. Tylko on co? Rzuca podpalającymi nożami, czy jak? Dobra, najpierw tych małych trzeba zdjąć. Nie. Mówię nie. No, puść tego loka i właśnie na górę. Zjedz sobie. Ręki parecznie. No, Jezu! Wyskocz stąd, ale nie w ogień. No tak, podpowałem, dobrze powiedziałem. A ten rzuca. Dobra, muszę użyć tykwy, bo nie mam niczego innego.
Dobra, widzę tych małych już tutaj nie ma. Czekaj, jak wyjdę, to mnie zapomni. Mam nadzieję, że tak. Tak. Dobra, coś do leczenia bym teraz potrzebował. I może lepiej nie boską trawę. Lekkontaktowy próg gasiczy. No, nie będę miał chyba leczenia, niestety. No nie. Oj, to będzie wyzwanie. Z jedną tykwą go porobić i jedną możliwością wskrzeszenia. Nie! Kurde, nie chciałem tego topora wykorzystywać. Dobra, gdzie ty jesteś? No jak coś tak wielkiego... No! Możesz tak dobrze ukrywać. Dobra, widziałem, że robi długie... trochę krótsze combo chyba niż robi Genichiro. Ale tak czy jakbym Gokana spróbował wykorzystać. Cukierek. Bo to ma na posturę, nie? Tak. O! O, widzę, że nie będzie potrzebny chyba nawet. I cyk! Zdjęty. Żółty proch. Bursztynowe ziarna stanowiące bazę potężnego prochu strzelniczego. Skarb, który można znaleźć tylko w zatopionej dolinie. Używane do średniej i wyższej jakości wybuchowych ulepszeń narzędzi protezy, moc uzyskania z żółtego prochu uzyskiwana jest większa niż z czarnego, dzięki czemu dolina zyskuje cenne walory obronne. Koralik modlitewny i fanty. Czarny proch. O, prawie level, za tego go się dostałem. O, akurat odzyskany cukierek Gokana. Kolejny czarny proch. I to tyle. Ale nie ma to jakieś przejścia? Co, tylko dojście do minibossa? Nic więcej? O, czekaj. Przejście? Nie, aż się prosiło. Aż się prosiło o przejście. Nie, nie będzie to raczej żadnych ukrytych drzwi. Czemu dopiero teraz ich zauważyłem? Trupy na... Na robalach. Badaj nad nieśmiertelnością się im zechciał. Dobra. O ty, czekaj, chyba że górą jest wyjście. Nie, no chyba nie. No dobra. Czy po prostu droga do minibossa. Go. Dobra, a jak w drugą stronę, co mnie czeka? Poza tym, mam nadzieję, że nie jakiś kolejny boss, bo ja nie mam już się czym leczyć, a nie chcę tego przechodzić wszystkiego znowu w drugą stronę. Okej, tu. Cukierek Ungo. Tu się mogę schować. O, pięknie! Świetnie, tego mi brakowało. Grubasa starczą. No, idź tam jeszcze kawałek. Idź. I gin. A ten tam, a ten skąd? Byłem? Nie ma mnie. No. No i to jest dobre wykorzystanie. I cyk, trzeci punkt umiejętności. Dawaj leczenie. Posążek rzeźbiarza by się przydał w najbliższej okolicy. Dobra. O, coś schowane pod schodami. Cukierek Ungo. Kto tam jeszcze jest z tyłu? Nie wiem, ja idę po Mołotowca.
I zdjęty. O, no, chodź. Siema. No nie. Koleś z jedną taką bronią jest przerąbana, co dopiero z dwoma. O, a jest plecami czy nie? A nie, a dobra nie, to jest dwóch takich koleś po prostu. Zdążę otworzyć? O, okej, okay, jestem nietykalny. To dzięki. Oj, nie wejdą tu. Ej, no to baja bongo. Idealnie do zakończenia, na zakończenie odcinka. Odpoczynek, żeby wrócić na miejsca początkowe. A ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Nara.